wróciłem i począłem. Sądzę, że chyba wróciłem do mojej formy i bardzo, bardzo chcę teraz nagrywać. I też podczas tej przerwy stwierdziłem, że fajnie było jakoś urozmaicić kanał, bo wiem, że już pewnie jesteście zmęczeni tym, że cały czas albo tylko live streamy, albo let's playa i w sumie nic więcej nie robię. Od czasu do czasu dubbing się zdarzy, jakiś właśnie swoje jakiś coś dubbing. I stwierdziłem, że to nie jest dobre dla mojego kanału, więc postanowiłem jakoś się tutaj urozmaicić, więc jako iż ankieta, że tak powiem, to trochę niezbyt dobrze poszła, bo codziennie tak naprawdę był jakiś inny wynik prowadzący. Teraz nie wiem, co tak naprawdę prowadzi, więc stwierdziłem, że zrobię po prostu takie filmy po kolei, że po prostu zrobię każdy przykładowo z tej kategorii, jaką wybrałem, czyli ciekawostki, filmy o glitchach i coś tam jeszcze, co nie pamiętam, co to było. Powiem tyle, że mam nadzieję, że 2019 będzie fajnym rokiem dla tego kanału i że więcej rzeczy porobię. A oto 7 ciekawostek na temat Sonic Generations. Kill Time Break. Oryginalnie miał grać remix muzyki poziomu Cybertruck z Sonic Advance 3, a oto on. Oryginalnie Boss Big Arm w wersji 3DS-owej używał małego remiksu The Doomsday Zone zamiast muzyki Big Arma. Sonic Generations dostał adaptację w mandze wyprodukowaną przez Nintendo. Sega zrobiła głosowanie na poziomy, które miały się znaleźć w grze. Uwzględniała ona również takie gry jak Secret Rings i Black Knight. Sonic Generations miało być na o wiele więcej platform niż jest oficjalnie, czyli PlayStation 3, Xbox 360, PC i 3DS. Otóż gra była planowana na jeszcze 4 platformy: PlayStation Portable, PlayStation 2, Wii i oryginalny DS. Nie wiem, jak to miało wyglądać z trzema ostatnimi, ale wersja na PSP została nie tak dawno odnaleziona. Niestety dysk był zbyt zniszczony, by cokolwiek z niego wyciągnąć, ale informacje od osób, które weszły w jego posiadanie, świadczą o tym, że port PSP miał być tą samą wersją, co wersja na 3DS-a. W demie był po prostu testowa mapa Mushroom Kill Zone, jakby ktoś był ciekawy. Zakładam, że wersja na oryginalnego DS-a miała wyglądać jak gry Rush, czyli być kompletnie trzecią, osobną wersją, i wersja Wii, nie mam zielonego pojęcia, pewnie na silniku Colors by działała. Jeśli chodzi o wersję PS2, też nie mam zielonego pojęcia, ale możliwe, że na wersji na silniku Unleashed by działała. Wersje te prawdopodobnie zostały anulowane ze względu na to, że te platformy odchodziły już od popularności. Jaleel White, oryginalny aktor głosowy Sonica z kreskówek, takich jak Sat AM i Adventures of Sonic the Hedgehog oraz Sonic Underground, był planowany do wystąpienia na jedno zdanie jako Classic Sonic, ale oficjalnie nic z tego nie wyszło i jak sam wspomniał, Sega nawet się z nim nie skontaktowała. Ryan Drummond, oryginalny aktor głosowy Sonica, miał powrócić do roli jako Jeż, aczkolwiek Sega nie chciała mu dostatecznie zapłacić, przez co musiał rolę odrzucić. Jednak Ryan nie został kompletnie wycięty z tego projektu. Jeden z trailerów Sonic Generations używa jednego z odgłosów, jakie nagrał aktor za czasów gier Adventure. Mam nadzieję, że film wam się spodobał. Nie zapomnijcie zostawić lajka, zasubskrybować, odwiedzić mnie na social mediach jak Twitter czy Facebook, chociaż na Facebooku nic nie wstawię. Ale też możecie dołączyć na mój kanał na Discordzie. Zapraszam. Chaos! Control!